planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Ludzkość nie pozostanie wiecznie na Ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery, a następnie podbije cały Układ Słoneczny. Konstanty Ciołkowski. Gdyby tak móc do ramion przypiąć skrzydła i w przestworzach popłynąć jak ptak. Od tej chwili myśl ta nie dawała Dedalowi spokoju. Godzinami śledził lot ptaków i badał ich budowę, aż wydarł tajemnicę w przyrodzie. Odtąd nie tylko ptaki miały być panami przestrzeni. Dni i noce spędzał nad swym wynalazkiem. Zlepiał roztopionym woskiem pióra, aż powstały dwie pary ogromnych skrzydeł, jakby jakichś bajecznych orłów olbrzymów. Na koniec przyszedł utęskniony dzień, kiedy marzenie mistrza stało się rzeczywistością i po raz pierwszy wzniósł się on lekko jak ptak nad ziemię. Azalisz, nie jestem równy Bogom? Encyklopedia Powszechna, 1864 rok. Kosmos. Wyraz grecki oznaczający świat albo wszechświat. W pojęciu starożytnych kosmos był kulą niebieską obracającą się około Ziemi jako punktu środkowego. W przekonaniu największej liczby filozofów starożytności wszechświat był istotą ożywioną duszą. Wielka Encyklopedia Powszechna, 1969 rok. Kosmos, wszechświat. Aczkolwiek najsłuszniejsze wydaje się utożsamienie słowa wszechświat ze słowem wszystko, to jednak przy próbach tworzenia bardziej szczegółowych określeń występują poważne trudności. Z postulatu, że prędkość światła jest maksymalną prędkością, z którą mogą się rozchodzić zaburzenia, wynika, że wszystkie zdarzenia znajdujące się wewnątrz albo na naszym stożku świetlnym mogą na nas działać i dlatego na pewno muszą być włączone do naszej definicji. Jeśli rozszerzymy ten obszar tak, aby włączyć wszystkie zdarzenia, które będą mogły oddziaływać na nas w pewnej chwili w przyszłości oraz wszystkie zdarzenia, na które my działaliśmy albo będziemy działać, wówczas dochodzimy do największego zbioru zaburzeń, który uważamy za połączony z nami fizycznie. Właśnie ten zbiór uważamy zwykle za wszechświat. Perigeum 181 km, apogeum 327 km. Okres obrotu 89,1 minuty. Kąt nachylenia orbity 64 stopnie 57 minut. Łączność na częstotliwościach 9,19 MHz, 20,6 MHz, 143 i 625 tysięcznych MHz. Waga 68,5 kg. Temperatura 36,3 stopnia Celsjusza. Ciśnienie 120/70. Puls 88. Lot odbywa się normalnie. Czuję się dobrze. Moskwa, TASS. Po pomyślnym wykonaniu zaplanowanych badań i zrealizowaniu programu lotu 12 kwietnia 1961 roku o godzinie 10:55 czasu moskiewskiego radziecki statek Wostok wylądował pomyślnie w wyznaczonym rejonie Związku Radzieckiego.
Człowiek wdarł się w kosmos. Pierwszy człowiek w kosmosie. Człowiek na orbicie. Spojrzenie ze Sputnika. Godzinę i 48 minut trwał lot majora Jurija Gagarina. Wysokość 5000 metrów. 7000 metrów. Jak poczucie? Pierwszy z lewej, jak? Dobra, dziękuję. Drugi? Dobrze, dziękuję. Trzeci? Dziękuję. Następny? Bardzo dobrze. No i ostatni, jak? Dziękuję bardzo. Koniec. Proszę wyłączyć pompy. Za chwilę, właśnie próżnia jest coraz to większa w tej komorze, ulegnie rozerwaniu błona oddzielająca komorę dekompresyjną od komory próżniowej i pilot znajdzie się zarówno w obniżonym ciśnieniu atmosferycznym, w obniżonej temperaturze, jak i w zwiększonym hałasie. Oczekujemy właśnie tego momentu. Będziemy zaczynali badanie. Zrobimy teraz badanie w nadciśnieniu oddechowym. Awaryjne zabezpieczenie na wypadek rozhermetyzowania się kabiny. Tak? Zrozumiane to jest, tak? Łatwy będzie wdech, wydech utrudniony. Proszę się wobec tego starać uczyć teraz, wydychać. Długi, głęboki wydech. Teraz tlen awaryjny będzie szedł. Dobrze, zaczynamy badanie. Bardzo ładnie, tylko troszeczkę częstotliwość za duża. A teraz pomagam to, dając tutaj kompensację. Proszę. Proszę się poruszyć, żeby gdzieś ciało nie przysypało się. Bardzo dobrze? Męczyłem się. 2 godziny dziennie ćwiczę. No ale do naszego zawodu niezbędna jest właśnie taka dobra kondycja. Nie chodzi o wyniki. Chodzi o wytrzymałość organizmu. Organizm musi być stale gotowy do odparcia jakiegoś, powiedzmy sobie, ataku. Przeciwności fizycznych. Nie tylko. Wychowanie fizyczne też i psychikę uodparnia. Robię 10 wysiłkowych ćwiczeń. Chcę się zrobić 11. Zrobiłem 11, spróbuję więcej. To jest właśnie to. Siła mięśni, siła woli. Promowany został 22 marca 1964 roku jako prymus. To był charakter twórczy. Jego
niepokój twórczy przez cały czas cechował. On był nigdy niezadowolony z siebie. Chciałby jeszcze coś ulepszyć. Chciałby jeszcze coś poprawić. Podchorąży Harmaszewski, Mirosław, przed przybyciem do oficerskiej szkoły lotniczej imienia Jana Krasickiego był modelarzem. Jeden z czołowych sportowców w piłce siatkowej jako podchorąży wykazywał wybitne uzdolnienia ruchowe, bowiem złożone zestawy ćwiczeń potrafił sobie opanować w najbardziej czasie. Dyscyplinowanych podchorążych. Posiadał bardzo wysoko osiągał bardzo dobre wyniki. Na działanie przyspieszeń. Był aktywnym członkiem partii i dobrym sportowcem. Przyspieszeń kątowych. Był on bardzo koleżeński. Szacunkiem promowany się do służby technicznej. Został 22 marca 1964 roku. Jako pomagał wepchnąć samolot na swoje miejsce. To jest ciekawe dla siatkarza, szczególnie dla tego Hermaszewskiego, który z tymi przyspieszeniami udarowymi nie miał zupełnie żadnych perypetii i żadnych trudności. Wszyscy, a one występują podczas skoku na lotnisku, przyziemiania się rozpoczone, no, bo miał ten element podkładowy. Przychodząc do szkoły, nie przychodził po to, żeby być średniakiem, tak? Czy też bardzo dobrym, ale chciał być najlepszym. Tak? Chciał być najlepszy i właśnie od samego początku ten cel swój, prawda, realizował. Piękny park, piękny las. Korzystamy z przyrody, z czystego powietrza, bo w gwiezdnym powietrzu jest zresztą tak jak i woda, dosłownie kryształowe. Pracuje nam się bardzo dobrze. Bardzo, wydaje mi się, pomaga nam jakieś wzajemne zrozumienie. Przede wszystkim, można powiedzieć, Piotr, przyjaźń, drużba, хорошая drużba. Nie tylko między nami, nie tylko między nami, między naszymi narodami. Вот я хочу так сказать. Losy naszych narodów chyba są jakieś takie wspólne. Byliśmy razem w Berlinie, przedtem razem pod Lenino, a teraz razem będziemy w kosmosie. To jest chyba piękne. 11 sierpnia 1962 roku. Adrian Nikołajew i Paweł Popowicz, pierwszy lot zespołowy na statkach Westok. 11 listopada 1966. Pierwsza kobieta w kosmosie. James Lawrence. 18 stycznia 1969 roku. Aleksiej Jeziorek, pierwsze połączenie zawodowe z Stanami Zjednoczonymi. 16 lipca 1969 roku. Neil Armstrong, Edwin Olsen, 11 listopada 1969 roku. Gagarin, pierwszy kosmonauta świata, zginął podczas lotu treningowego. Virgil Grissom, Edward White, Roger Chaffee spłonęli w kabinie statku Apollo. Włodzimierz Komarow, Theodore Freeman, Charles Bassett, Elliot C. Clifton Williams, Georgi Dobrowolski, Władysław Wołkow, Wiktor Pacajew, Edward Givens, Roger Lawrence oddali życie w służbie nauki.
23 czerwca 1971 roku. Władimir Szatałow, Aleksiej Jelisejew, Nikołaj Rukawiszników. Połączenie załogowego statku kosmicznego z pierwszą stacją orbitalną Walery Bykowski Salut 1 i Wiktor Aksjonow. Pierwszy lot w ramach programu Interkosmos. 11 września 1976 roku. Walery Bykowski i Wiktor Aksjonow. Pierwszy lot w ramach programu Interkosmos. 1978 roku. Władimir Kowalenok, Aleksander Iwanczenkow. Start na Sojuzie 29. По программе полета, завершающий участок программы полета, подготовка к спуску и спуск с орбиты. Для меня это высокая честь участвовать в подготовке к космическому полету по программе «Интеркосмос» и особенно с представителем Польской Народной Республики. Символично то, что наш с Мирославом жизненный путь похож. Мы оба родились в крестьянских семьях. Наши отцы отдали свою жизнь, сражаясь с фашизмом. А сейчас мы вместе находимся в звездном городке. Вместе тренируемся, вместе готовимся к космическим стартам. W domu, właściwie od najwcześniejszych lat, wszystkim nam i ojciec, już dzisiaj nie żyjący, a przede wszystkim mama, wpajano to poczucie patriotyzmu. Każdy z nas zaczynał poznawanie świata od tego znanego wierszyka. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. W tym poczuciu właśnie patriotyzmu wszyscy byliśmy wychowywani, i ja, i pozostałe moje rodzeństwo, w tym również i najmłodszy nasz brat Mirek, który już od najmłodszych lat zdradzał jakieś takie szczególne zamiłowanie do lotnictwa, do latania. No muszę powiedzieć, że swojego czasu ja uchodziłem jako lotnik, oficer za dumę naszej rodziny, szczególnie wówczas, kiedy dane mi było zostać generałem. Dzisiaj muszę powiedzieć, że on chyba jest moją dumą. Jest on dumą nie tylko moją, ale całej rodziny. Można powiedzieć więcej, jest on chyba dumą całego naszego narodu.
Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. Łączymy się z naszymi sprawozdawcami w Moskwie. Dziś, we wtorek, 27 czerwca 1978 roku o godzinie 18.27 czasu moskiewskiego w Związku Radzieckim wystrzelono statek kosmiczny Sojuz 30. Radziecki pojazd kosmiczny pilotowany jest przez międzynarodową załogę w składzie. Dowódca statku, dwukrotny bohater Związku Radzieckiego, lotnik kosmonauta Piotr Klimuk i kosmonauta-badacz, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mirosław Hermaszewski. Polak w kosmosie. Zawód roku 2000. Kwartet kosmonautów łączy się, aby pracować w kosmosie. Na orbicie. Radziecko-polska załoga w kosmosie. Lot przyjaźni. Do wspólnego celu. Triumf współpracy i trwałej przyjaźni. Nowy etap współdziałania w kosmosie. Sojuz 30 połączył się z zespołem orbitalnym. Duma, satysfakcja. Świat komentuje. Naród Kopernika znów wpisał się trwale do historii nauk o kosmosie. Przyjęte.
Jeszcze panie. Przychodzimy w goście i z podarkami. Przeżywamy nasze spotkanie nie tylko my, ale zapewne nasze żony. Wołodzia, to twoje imię. Proszę, okej, papadzio. Pozdrawiam, przyjadaj swojej. Piotr. O, Adkalini. O, papadzio. Samo jest telegramy, gazety i pisma od żon. O, хорошо. To jest wszystko ciekawe. Nawet sam sposób przyjęcia pokarmu, prawda, jest ciekawy. Sposób mycia się, sposób spania. Spałem na suficie. 2 metry było. Długie chłopaczysko. Ja myślałem, że nigdy nie polecę, bo kiedyś tak nawet myślałem. Chciałoby się polecieć w kosmos, ale tymi nogami. Wczoraj przybyliśmy na stację orbitalną, nasz gościnny kosmiczny dom. Bardzo przyjemnie i bardzo ciepło spotkali nas nasi radzieccy koledzy. Niemniej jednak dziś czekała nas masę obowiązków, które musieliśmy wypełnić, a złożoność tego zadania polega na tym, że przechodzimy jeszcze okres adaptacji do warunków nieważkości, a chcąc wykonać naszą pracę, musieliśmy wykonywać dużo ruchu, co jest raczej w pierwszych dniach niewskazane. Mimo wszystko, mimo to samopoczucie nasze jest bardzo dobre. Program dzisiejszego dnia wypełniliśmy całkowicie. Planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce. Ludzkość nie pozostanie wiecznie na Ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery, a następnie podbije cały układ słoneczny. Tak, że mam taką matkę. To ona jest bohaterem, a nie ja. Ona nas wychowała. Przecież po wojnie było ciężko, naprawdę bardzo ciężko. Zostało nas 7. Mama robiła wszystko, żeby nam zapewnić możliwe warunki do życia. Zapewniła każdemu z nas wykształcenie. Zapewniła każdemu doskonałe warunki startu życiowego. Cieszymy się, że mamy taką mamę. Serdecznie mamę pozdrawiam. Czuję się doskonale, to widać. Żyję tutaj w wspaniałym kolektywie. Przyjęli nas bardzo dobrze. No, cóż z tych naszych takich szczegółów kosmicznych. Apetyt mam bardzo dobry. Śpię doskonale, chociaż może w takich niezwykłych warunkach, bo śpię na suficie. Ale to tylko dlatego, że tam koledzy znaleźli te 2 metry wolnej przestrzeni, bo nie jestem tego małego wzrostu. Oni śpią razem ze mną po bokach tutaj, na naszych ścianach. Czuję się doskonale, mamusiu. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia. 100 lat! Widoki z orbity są naprawdę wspaniałe. Ziemia nasza jest piękna. Kosmos jest ciemny, czarny. Widać wszystko w pięknych kolorach, po prostu nie widać zła. Спасибо вам большое.
wydawać by się mogło, że to jest tylko 8 dni pracy na orbicie, ale to była rzeczywiście praca bardzo naprężona. A to, co chciałem zobaczyć swoimi oczyma, to musiałem robić kosztem własnego, tak powiem, odpoczynku i snu konkretnie. Dzisiaj spałem tylko 4 godziny, chciałem zobaczyć te części naszej planety, które, nad którymi przelatywaliśmy tylko w nocy. Niepewność. Technika zawodzi, człowiek zawodzi. Na dnie duszy u każdego człowieka coś jednak się tam tli. Człowiek zawsze wybiega myślami do przodu. Już koniec czy jeszcze? Siedzi człowiek w tym aparacie lądującym dookoła płomienia. Takie silne płomienie. Trzeba patrzeć, trzeba że tak powiem, nasycić się tym widokiem. Pięknie strasznym. Włączenie spadochronu, wypuszczenie. Brutalne bardzo. Lądowanie bardzo dynamiczne. Ostre. Polskiego Radia, jesteśmy szczęśliwi, że cały zdrowy. Fajnie, zdrowy jestem, rzeczywiście. Dobrze się czuję, nogi troszeczkę miękkie. Tak, i nieco w głowie się jednak kręci, jeżeli są takie. Ekipa z Brysseli wypełniła zadanie. Wiernulся na Ziemię w zadane время, w zadanym rejonie. Wypełnił блестяще все zadanie. Wydaje mi się, że nasza nauka, polska nauka, i naukowcy radzieccy z tego lotu dostaną bardzo dużo różnego rodzaju materiału. Tym bardziej jest nam przyjemnie, że to są nasze polskie. Kiedy my rozstawali się z nimi i wyjeżdżali, to jest ulitali do mnie i oni spytali, no jak ty rozstajesz się, jak ty czujesz, i Володя dał mikrofon, mówi, skажи, вот на землю. Я не мог сказать. У меня комочек здесь остановился, и глаза, ну, глаза наплыли капли слез, большие слезы. Слышали вы коммуникаты о состоянии вашего здоровья, о вашем самопочувствии, але хотели бы мы услышать от вас, как себя чуете? Я рассчитывал на то, что это видать. Поднесем свой хромофон, правда, мыслям, что кто-то вложил там что-то металлового, дословно. To samo, nawet ten zegarek na ręce. I ostatnie pytanie. Kogo chciałby pan teraz najszybciej zobaczyć? Tak, są poczucie lekarza. Tak zobaczyć małżonkę, dzieci, mamę swoją. Dziękujemy. A muszę panu tak jeszcze dodać, że tam w kosmosie było rzeczywiście dużo takich nieoczekiwanych momentów, ale to, że zdążyliście na nasze lądowanie bezpośrednio... Co pan chciał powiedzieć po naszym polskiego radia w tę upalną noc stąd z Bajkonuru, gdzie pan zaczynał swój wielki historyczny los? Przede wszystkim chcę podziękować za pozdrowienia, za życzenia, za ciepłe słowa, które nieustannie do nas potokiem płynęły. Ale samo największe dla nas wrażenie pozostawiły życzenia, pozdrowienia od naszego pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Edwarda Gierka i od sekretarza Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuza, towarzysza Leonida Ilicza Breżniewa. I za весь экипаж ответил наш хороший друг, командир этого научно-орбитального комплекса, Володя Ковалёнок. Cały czas czułem prawie że obecność naszych rodaków tam na pokładzie. I na koniec chcę serdecznie pozdrowić wszystkich naszych rodaków. Ja powiedziałem kiedyś, że nie jestem szczęśliwy, kiedy szliśmy, Piotr, pamiętasz, do rakiety naszej. Wiedziałem, dopiero wtedy będę szczęśliwy, jak wrócimy i wypełnimy nasze zadanie. Ale jeszcze chcę do... Nie oszczędzaliśmy się. Tak, Piotr? Tak. Planeta nasza stanowi kolebkę rozumu, ale nie można wiecznie żyć w kolebce.
ludzkość nie pozostanie wiecznie na ziemi, lecz w pogoni za światłem i przestrzenią najpierw nieśmiało przeniknie poza granice atmosfery, a następnie podbije cały układ słoneczny. Dzień dobry, nazywam się Kosiuk. Chciałbym zaprosić Cię do udziału w wielkiej loterii przegranych. Do tej pory we wszystkich edycjach loterii wygrało 5556 osób, a łączna suma wygranych sięga 3,400,000 złotych. W minionej edycji zaproszenia do udziału w loterii z ustał pan Kostarz Mokrej. Odesłał odpowiedź i wygrał główną nagrodę powiększoną o premię za szybką odpowiedź razem 200,000 złotych. W poprzednich edycjach swoje odpowiedzi wysłali pan Henek Keramin, pan Jan Barszowski, pan Anna Roter i Barbara. Wylosowali główne nagrody. Dziś zaproszenie kieruję do ciebie. Pewnie myślisz, na pewno nie wygram. Dlaczego jednak nie spróbować? Tak jak pani Król, pan Kieromin oraz setki innych zwycięzców wielkich loterii. A jest o co walczyć. Łączna pula nagród tej edycji wynosi aż 830,000 złotych. Taka okazja może się już nie powtórzyć, a poza tym uczestnictwo w loterii nic nie kosztuje. Aby wziąć udział w losowaniu 1023 nagród, w tym także nagrody głównej o wartości 180,000 złotych, wystarczy odesłać załączony dokument udziału w loterii. Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to radzę jak najszybciej odesłać odpowiedź w kopercie tak. Weźmiesz wówczas udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody specjalnej, ale o tym za chwilę. Masz za sobą już 2 z 3 etapów loterii. Pierwszy etap polegał na wybraniu nazwisk uczestników, drugi na wystawieniu załączonego dokumentu udziału. Jest to dokument imienny, co oznacza, że tylko ty masz prawo z niego skorzystać. Przed tobą jeszcze jeden bardzo ważny etap losowania nowy. By wziąć w nim udział, należy jak najszybciej odesłać dokument udziału. W ten sposób nie stracisz okazji wygrania 180,000. A teraz, zgodnie z obietnicą, powiem coś więcej o nagrodzie specjalnej, którą możesz wygrać, odpowiadając na naszą propozycję tak. Do załączonego dokumentu udziału przyklejone są słowy i srebrny kluczyk. Kluczyki oznaczone są numerami. Odrębnij kluczyki, a następnie sięgnij po kopercie zwrotną z napisem P. Na kopercie pod więcami dwóch samochodów znajdziesz zdrapki, złotą i srebrną. Nie zdrapisz kluczykiem. Numerowi nadrukowanemu na jednym z kluczyków. Numerze jest nagrodą specjalną losowaną wyłącznie wśród osób, które odeślą odpowiedź tak w ciągu 7 dni. Życzę powodzenia w losowaniu nagrody.
Oh.
Oh, yeah.